Siema, witam Was w kolejnym odcinku. Trochę mnie nie było, bo aż cały miesiąc, ale jak widzicie, ta budowla potrzebowała trochę czasu. Zapraszam na nowy odcinek. No więc witam Was. Tak naprawdę chciałem Wam pokazać z każdej strony, jak wygląda ta budowla. Jest to Opera i Filharmonia Podlaska. Budowla inspirowana tą przepiękną konstrukcją, która stoi w Białymstoku. No mam nadzieję, że na ujęciach będzie można zobaczyć, jakie też są detale, bo przy tej skali nie jest to łatwo pokazać, ale ująłem to, co najważniejsze. Przy budowaniu tego też skupiałem się na najważniejszych szczegółach i tak naprawdę myślę o jednej ciekawej rzeczy, ale po pokazaniu Wam paru ujęć tej budowli, powiem Wam, o czym myślę. No dobra, nie będę już przedłużał, widzieliście ujęcia i tak dalej, a jaka była moja szalona myśl? Zgłoszę ten projekt do LEGO Ideas, a nuż się uda i wyszedłby taki zestaw. Opera i Filharmonia Podlaska jako zestaw. Mogłoby być ciekawie. Tak czy siak będę próbował i zgłaszam ten projekt do LEGO Ideas. I jeszcze chciałem Was zaprosić tak naprawdę do Białegostoku, żebyście na żywo mogli zobaczyć, jak wygląda nasza Opera i Filharmonia Podlaska, bo jest niesamowita, więc zapraszam i do zobaczenia.